Zaza nie był jego ojcem. Przygarnął go tylko. O, cześć, Witani. Nie wiesz, gdzie ten knypek kołów? Ten wybroniec. Nuka, gdzie jest Kowu? I znowu zostawiłeś go samego, tak? Hej, każdy lew powinien sam sobie radzić. Niech on lepiej też się tego nauczy. Mama się zdenerwuje, kazała ci go pilnować. I co z tego? Ja powinienem być wybrańcem. Jestem najstarszy, najsilniejszy, najmądrzejszy. Au, aga, jak te mrówy! Ja bym umiał rządzić, jakby mi dali szansę. Akurat. No to powiedz jej to. Co? A właśnie, że powiem. Tak? Masz okazję. Co? O, matko, matko, to ja! Złapałem ci na kolację kilka polnych myszy, bo wiesz, no tak. Cześć, Kowu. Chcesz się bawić? Kazałam ci go pilnować. To nie jego wina. Ja sam tam poszedłem. Co tam robiłeś? Nic. Kto nas wygnał z naszej ziemi? Kto zabił skazę? A co ci o nich mówiłam? Zapomniałeś? Nie, przepraszam, ale ona jest całkiem miła. Ja lubię ją. Co? Czy ty sądziłeś, że on pozwoli ci ze swoją córką się bawić? Co za szaleństwo. Tak, to jest myśl. Jakie mądre dziecko. Jestem z ciebie dumna. Równie sprytny był skaza i temu właśnie zawdzięczał swoją wielkość.